Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk, witam w programie Gościa w telewizji TVT. W programie dzisiaj gościem jest pan Dominik Kolosz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego znów nie udało się dojść do porozumienia stronie rządowej i stronie społecznej? No cóż, takie czasy. Dokument, na którym pracujemy, czyli nad umową społeczną dotyczącą transformacji górnictwa węgla kamiennego i w dużej części też transformacji całego województwa śląskiego, to nie jest jakaś książeczka dla małych dzieci, przynajmniej tak nie powinna wyglądać, tylko to powinien być poważny dokument podparty poważnymi analizami, w którym powinny się znaleźć zapisy, które nie tylko, że pozwolą na w miarę spokojną transformację górnictwa, ale one przede wszystkim muszą dać nadzieję mieszkańcom naszego województwa, tak powiem kolokwialnie, na lepsze jutro. I tych poważnych analiz zabrakło w tej propozycji rządu? Propozycja rządu była beznadziejna, pani redaktor. Ja to określałem tak dosadnie, że ona była do kitu. No tam nie było nad czym rozmawiać. Ona składała się tak naprawdę chyba z 5 niepełnych stron. W tym 1,5 strony to były wymienione strony ewentualnego porozumienia, a 1 strona to były przepisane kopalnie bez dat do likwidacji na tej osi czasowej do 2049 roku. No i tak poza tym nie było nic. Jedna tam chyba kwestia związana z inwestycją potencjalną, jeśli chodzi o tak zwany błękitny węgiel. I to wszystko, no w taki sposób my się bawić nie będziemy, bo my rozmawiamy o losie bezpośrednio zatrudnionych ponad 120 tysięcy ludzi w tym sektorze. Licząc z rodzinami pośrednio, no to chodzi o los ponad 300 tysięcy ludzi, a tak naprawdę, tak jak powiedziałem, pytanie jest najważniejsze, co dalej z regionem śląskim. To w czym wasza propozycja ma być lepsza? Ona już jest i tu, tak powiem trochę buńczocznie, ona jest lepsza we wszystkim, bo po pierwsze, jeśli chodzi o kwestie górnicze, to wszystko jest tam rozpisane od A do Z. Nie ukrywam, że bazujemy w dużej części na tym, co podpisaliśmy 25 września ze stroną rządową. Jest też wkomponowany w naszą propozycję już system socjalny dla potencjalnie ludzi, którzy w górnictwie mogą niestety tracić pracę, aczkolwiek my zakładamy, żeby w tym 29-letnim okresie likwidacji, wygaszania górnictwa w Polsce, no każdy jednak dotrwał do emerytury, każdy pracownik. Ale niestety pewnie w jakiejś części się to nie uda i dlatego też system osłon socjalnych od urlopów górniczych i urlopów dla pracowników przeróbki począwszy, kończywszy na odprawach jednorazowych dla tych, którzy nie znajdą tego zatrudnienia do emerytury z kopalni likwidowanej do kopalni czynnej. I te odprawy, 120 tysięcy złotych, tak? Dla jednego górnika to jest ogromna kwota i nie wiem, tutaj kwestia dyskusji, czy nasz kraj na to stać. Pani redaktor, my spodziewaliśmy się tego, że te 120 tysięcy złotych przyciągnie uwagę wszystkich, telewizji w szczególności, jakiejkolwiek. Natomiast powiem to na dwóch takich przykładach. Pani pewnie nie pamięta, bo jest pani młodą osobą, ale wielu naszych telewizorów pamięta, jak był okres reformy górnictwa w Polsce za czasów rządu pana premiera Jerzego Buzka, to był rok 98. Notabene nie do końca udanej, to górnicy dostawali odprawę jednorazową w wysokości 50, bodajże 4 tysięcy złotych i wtedy z tego tytułu po pierwsze jakoś larum nikt nie robił, po drugie nie było to dobre rozwiązanie, bo to było na zasadzie dobrowolnych odejść i bardzo wielu górników wzięło te pieniądze i potem nie potrafiło znaleźć się na rynku pracy w ogóle w swoim życiu. I gdyby policzyć te 22 lata od tego 98 roku, 23 w sumie już za chwilę, no tak, zwaloryzujemy tą kwotę, to jest prawie, że to samo. To po pierwsze. Po drugie, no górnictwo zawsze jest na tapecie takiej propagandowej, a my znamy przypadki. I teraz będę uprawiał reklamę związkową. Tam, gdzie działają skutecznie i dobrze związki zawodowe, tam też odprawy w przypadku trudnej sytuacji zakładów pracy są wyższe niż tylko te kodeksowe. 2-3 lata temu mieliśmy w PGNiG odprawę na poziomie no, porównywalnym do takiej, jaką my próbujemy dla górników. Niedawno w jednym z zakładów motoryzacyjnych funkcjonujących na naszym terenie, gdzie doszło do zwolnień grupowych, też udało się nam wynegocjować odprawy większe niż kodeksowe. Także kwota może razić i boleć,
ale generalnie rzecz biorąc, no cóż, to właściciel zdecydował o likwidacji, no to właściciel, czyli niestety też my wszyscy będziemy no na to łożyć. Tutaj ten aspekt, że nie wiadomo, co będzie po. Górnik zabierze tą odprawę i nie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość, jaki los dalej, to już tutaj pokazało wcześniejsze doświadczenie. Nie lepiej alternatywne miejsca pracy zagwarantować? Zdecydowanie tak, dlatego też w tym naszym projekcie porozumienia chcemy po pierwsze zagwarantować takie alternatywne miejsca pracy na okres taki przejściowy tej transformacji górniczej poprzez propozycję wybudowania odpowiednich instalacji niskoemisyjnych technologii węglowych. Mam na myśli przede wszystkim zgazowywanie węgla, wybudowanie niskoemisyjnej, bardzo wysokosprawnej elektrowni w takim systemie IGCC, to jest taki system japoński. Docelowo te elektrownie nawet mogą być praktycznie bezemisyjne, jeżeli zastosuje się tam ogniwa paliwowe. My jako kraj ściągamy na potrzeby polskiego przemysłu chemicznego olbrzymie ilości metanolu. Płacimy za to kupę pieniędzy, bo to są setki milionów euro. Proponujemy, żeby taka instalacja metanolu była w Polsce i żebyśmy mieli swój własny metanol, żebyśmy nie musieli korzystać z zagranicznego. A kiedy taka instytucja mogłaby w ogóle powstawać? My wskazujemy tam po pierwsze źródła finansowania, żeby to było i z funduszu odbudowy i żeby powstał specjalny fundusz transformacyjny województwa śląskiego. Natomiast jeszcze powyżej tego okresu dotyczącego górnictwa i w ogóle kwestii związanych z górnictwem proponujemy, żeby w województwie śląskim powstał Śląski Fundusz Rozwoju. No i co to jest za twór? Bo to też się pojawia w propozycji umowy. To jest twór dokładnie na podobieństwo Polskiego Funduszu Rozwoju. Przypomnę, że Polski Fundusz Rozwoju to jest w tej chwili głównie ciało, które reguluje kwestie tarczy, pomocy dla gospodarki, jeśli chodzi o COVID. Wcześniej tenże Fundusz Rozwoju inwestował w wiele inwestycji w naszym kraju. Między innymi Polski Fundusz Rozwoju, żeby tak myśl zasady koszula bliska ciału, wybudował, czy też zainwestował środki w elektrownię Łagisza, tą, która została oddana w październiku zeszłego roku. I chcemy, żeby było to na podobnej zasadzie, bo tak można porównać jeszcze 2-3 lata temu, no chwaliliśmy się, że jest program dla Śląska, tak? Ten program dla Śląska praktycznie rzecz biorąc w tej części inwestycyjnej dużych inwestycji, dużych miejsc pracy nie funkcjonuje, ponieważ nie były wskazane źródła finansowania. Naszym celem jest, że ten Śląski Fundusz Rozwoju to ma być to źródło finansowania inwestycji, ale już nie wokół górniczych, ale tych, które będą tworzyć nowe, alternatywne miejsca pracy. Jak powstanie między innymi taki Śląski Fundusz Rozwoju, to jak tutaj czytamy, do 2030 roku trzeba o 55% zmniejszyć emisję CO2. Czy region śląski i w ogóle Polska będzie na to gotowa po tej transformacji? Znaczy wie pani redaktor, ja bardzo chętnie wziąłbym udział w takim programie na temat tego, czy to człowiek jest głównie odpowiedzialny za to, że żyjemy w ciepłej epoce klimatu, bo tego akurat nikt nie neguje. No ale branża górnicza jest dostosowana. Wydaje się to jednak raczej wielką pomyłką i w ogóle cały system europejski, tak zwany Zielony Ład, no nie dalej jak wczoraj można było poczytać opracowanie, z którego jasno wynika, że gospodarka europejska się wali na wskutek tego, że Europa jest jedyną częścią świata praktycznie, rzecz biorąc na dzisiaj, która w tak znacznym potencjale chce zredukować emisję CO2, chce być neutralna klimatycznie do roku 2050. A proszę zauważyć, że obojętnie czy to od porozumienia paryskiego, czy to nawet od tego pierwszego porozumienia w Kioto, emisje na świecie regularnie rosną, bo najwięksi emitenci, czyli przede wszystkim kraje azjatyckie, Chiny, Indie, do tego dochodzi Australia i Stany Zjednoczone, no żadnych porozumień nie realizują. Dla mnie tak generalnie rzecz biorąc Zielony Ład nie myli z niską emisją, szczególnie jak jesteśmy w Rybniku, bo to są dwie różne rzeczy. Ale Zielony Ład i redukcja emisji CO2 to jest po prostu biznes. A świata z tego tytułu, że tak powiem, to nie chodzi o to, że się nie uratuje, ale to nie jest tak w mojej ocenie, że to my ludzie i CO2 i węgiel i energetyka kopalna powoduje to, że żyjemy, tak jak powiedziałem wcześniej, w cieplejszej epoce klimatycznej. To z jednej strony ograniczanie, z drugiej strony odchodzenie od węgla, a z drugiej strony dyskusja na temat budowy nowych kopalń, między innymi w Mysłowicach. Jak strona związkowa to komentuje?
No to jest trochę takie déjà vu, bo my tutaj rozmawiamy o tym, że wygaszamy górnictwo węgla kamiennego w Polsce. A tu budujemy jednak. A tutaj budujemy, no ale to są wszystko inwestycje prywatne. To też nie jest tak, że ktokolwiek, nawet komisarze unijni nie zabraniają tak de facto funkcjonowania górnictwa. Problem górnictwa polega na tym, że ono staje się nierentowne na skutek olbrzymiego opodatkowania związanego właśnie z kwestią Zielonego Ładu. Bo gdyby nie było tak wysokiej ceny za emisję tony CO2, dwutlenku węgla, no to mielibyśmy najtańszą energię na świecie, ale w związku z tym, że postawiono na konik zielonej energii, notabene bardzo mocno niestabilnej. Ja się obawiam o to, że za chwilę w Polsce też będziemy mogli mieć niestety blackouty. No to sytuacja jest taka, że ten interes trzeba zwijać, tak? Bo cały czas się tą śrubę górnictwu dokręca. Natomiast gdyby ktoś był chętny pewnie kupić polskie kopalnie i ten węgiel gdzieś sprzedawać, nie wiem, czy to w niemieckich elektrowniach węglowych, bo tak notabene doskonale wiemy o tym, że Niemcy są teoretycznie tym wiodącym członkiem Unii Europejskiej dążącym do Zielonego Ładu, a tak praktycznie to nikt tych emisji jest jeszcze więcej niż w Polsce. Prywatnie pewnie każdy sobie może kopalnię otworzyć, kupić i robić z nią, tak powiem, potocznie, co chce. To ja jeszcze na koniec pytanie. Zaskoczyło pana to, że prezes JSW został odwołany? Oczywiście, że tak. Nie wiem, czy to nawet nie było tak, że sam prezes był totalnie zaskoczony. To zaskoczyło wszystkich. Jakieś powodów notabene, można się doszukiwać? Notabene to taka skrajnie dziwna sytuacja, bo po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z sytuacją tego typu, że jak odwołuje się prezesa spółki giełdowej, tak dłużej, to akcje tej spółki rosną. Zazwyczaj jest odwrotnie. Także na tej podstawie można by było wywnioskować, że ta decyzja była słuszna, aczkolwiek z drugiej strony ja osobiście mogę powiedzieć, że pan prezes Hereźniak w mojej ocenie był dobrym prezesem JSW. To jego następca? Jakie będzie miał zadanie? No myślę, że jak władza już odwołała prezesa, no to w związku z tym, że konkurs leci tak szybko, no to już ma swojego kandydata, bo w Polsce, ja sobie nie przypominam, żeby gdziekolwiek, w jakiejkolwiek spółce Skarbu Państwa był tak naprawdę jakiś uczciwy konkurs i wybierano kandydata o największych kompetencjach. Z reguły to jest kandydat polityczny, który powinien mieć jakieś tam kompetencje. Możemy wskazywać jakieś nazwiska? Ja na razie jeszcze nie słyszałem nic na giełdzie nazwisk, także nie będę strzelał. Dobrze, bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę, dziękuję za spotkanie, dziękujemy Państwu dziękuję za uwagę bardzo. I do zobaczenia.